Siemaneczko, z tej strony Piorun, naczelny inżynier w tej miejscowości, a dzisiaj rozpakowanie karty graficznej AMD Radeon Pro W6400 4 GB DDR6. Więc jak mówiłem, rozpakowanie karty AMD Radeon Pro W6400 4 GB DDR6. To jest opakowanie. Sobie podnosimy to i zobaczcie, tak wygląda pięknie karta. W zestawie dostajemy śledzika na zwykły, standardowy zaślepkę. Tak wygląda karciocha. Piękna. Piękna, piękna karciocha. Ciężka. Bardzo ciężka, ładna. O, proszę bardzo. Skupić się coś nie chcę, ale jest Radeon Pro W6400. Wyprodukowano w Chińskiej Republice Ludowej. Piękna karta. Naprawdę kupić się opłacało, bo naprawdę nie będę podawał jej specyfikacji, bo naprawdę powiem wam ludzie, że jest to bezcelowe, bo już jej specyfikację omawiałem w poprzednim filmie, ale po prostu tu macie dowód, że ja posiadam tą kartę, jest z jej zadowolony, a dzisiaj będę montował ją w komputerze i dalsze filmy to będą, jeżeli ten czas pozwoli, to zrobię, jak ta karta się zachowuje w komputerze i jeszcze takie inne. Trzymajcie się. Zobaczcie. Radeon zamontowany. Jest zajebiście. A tu mamy RX-a 580. O. Jak widać, wszystko jest dobrze. Tak wygląda i jest zajebiście. Zobaczymy, jak będzie działać. Z tej strony Piorun, naczelny inżynier w tej miejscowości. Zobaczcie, pomyślnie system Linux dodał drugą kartę graficzną. Niech się skupi. O. Widzicie, jest dodana. Mamy tutaj kartę graficzną RX 580. I AMD Radeon Pro W6400 4 GB DDR6. Udało się. Jest zajebiście, jest ultra zajebiście. Teraz gry będą dopierdalać z prędkością światła, a nawet jeszcze lepiej. Powiem szczerze, jestem zajebiście zadowolony. Za chwilę, żeby wam pokazać, co to może, odpalę Eurotrucka i przejedziemy się kawałek.